dobry Państwu. Tytuł, jak Państwo widzicie, jest taki związany z dualizmem nazwy, bo zdecydowana większość Państwa zapewne wie, ale tym, którzy nie wiedzą, przypomnę, że Pilska Nafta od 2 lat po włączeniu się w spółkę Exalo Drilling stanowi jedną z 5 podmiotów tej spółki, które ją tworzyły. Oprócz takich samych zakładów niezależnych spółek w Zielonej Górze, Jaśle, Krośnie, Krakowie, no i w Pilach. Organizatorzy prosili, ażeby przedstawić z perspektywy prawie ponad 50 lat współpracę między Pilską Naftą, Exalo Drilling, a szkołą, popularną naftówką, dzisiaj zespołem szkół imienia Stanisława Staszica. Także proszę wybaczyć, zwłaszcza tutaj chyba pana dyrektora Świączkowskiego, zwłaszcza proszę, żeby wybaczył, że ja będę się wymiennie operować nazwą Zespół Szkół i Naftówka z naciskiem na tę drugą. Różne spojrzenia są na szkolnictwo zawodowe. Oczywiście ze strony instytucji nadzorujących szkołę jako instytucji kształcącej młodzież, ze strony pracodawców, no i samej młodzieży. Specjalnie na to chcę od tego wyjść, że ja oczywiście będę mówić z punktu widzenia pracodawcy, także być może niektóre tezy, które tam się pojawią, czy oceny, no będą tylko z tego punktu widzenia. I proszę mi pozwolić w tej konwencji to prowadzić. Ten okres ponad 50 lat podzieliłem umownie na kilka podokresów. I jak Państwo widzicie, nazewnictwo jest własne. Złoty okres lat 1963-92. Dlatego był złotym, dlatego że współpraca między Pilską Naftą, a wtedy szkołą naftówką była bardzo bliska. Zaczęło się od tego, że w latach 60. w Polsce nastąpił taki bardzo specyficzny polski boom naftowy. Na Niszu Polskim nastąpiły duże odkrycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Choćby słynne rybaki w 1961 roku, gdzie po raz pierwszy okazało się, że mamy tutaj ropę, nie tylko na Podkarpaciu. No i w konsekwencji dużego rozwoju wtedy poszukiwań, Pilska Nafta, która istniała od 1956 roku, bardzo silnie naciskała na władze i gospodarcze, władze oświatowe, żeby w Pile powstało zaplecze, które będzie przygotowywać kadrę zawodową do tego przemysłu. I rzeczywiście w 1963 roku szkoła taka powstała, bezpośrednio z inicjatywy, wtedy to nazywaliśmy się Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Pile. No i oczywiście profil, który na początku powstał, to właśnie ten taki dualistyczny i na poziomie szkolnictwa zasadniczego, jak również na poziomie technikum. W trakcie tych 20, 30, 50 lat to się bardzo zmieniało, ale od tego startowaliśmy z bardzo silnym naciskiem na uczenie nie tylko w trybie dziennym, ale również w trybie zaocznym. Ten złoty okres między innymi charakteryzował się tym, że mając własne rozbudowane zaplecze, to zaplecze służyło w zdecydowanej części jako warsztaty szkolne. Szkoła nie miała własnych warsztatów, ale to tylko, wydaje mi się, było z pożytkiem dla nauczania, ponieważ można było to robić w zdecydowanie większym zakresie na warsztatach naftowych. Proszę Państwa, aż trudno uwierzyć, ale w latach 1970-77, o ile mnie pamięć nie zawodzi, obok szkoły istniała rzeczywiście oryginalna wiertnica. Oryginalna wiertnica, tu gdzie dzisiaj jest rogalik, mniej więcej, stała
wiertnica, która została po prostu przekazana szkole, uruchomiona w pewnym sensie, żeby młodzież mogła odbywać tam praktyczną naukę zawodu. Nie wierzycie? To spytajcie się tego pokolenia, które wtedy to widziało. Tam słyszę właśnie, że pan kurator sobie przypomina, że tak było. Proszę Państwa, oczywiście pomoc przy nauczaniu przedmiotów zawodowych, opieka finansowa, no tak. No i preferencje w zatrudnieniu. Dlatego to był złoty okres. Następnie nastąpiło schłodzenie tej współpracy, stąd chłodne lata, czy schłodzone lata 90. końca ubiegłego wieku. Oczywiście wynikało to w sposób jednoznaczny zarówno z transformacji gospodarczej kraju, jak również w wyniku tego transformacji całej grupy polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. PGNiG poszło na giełdę, w związku z tym w sposób zdecydowanie inaczej patrzyło na wszystkie swoje koszty, w tym również koszty związane ze szkolnictwem, z pomocą dla szkolnictwa zawodowego. Poza tym to był okres, kiedy bardzo silnie rozwinęła się tendencja w gospodarce i nacisk, pewien popyt na rynku w stronę nowych kierunków, jeśli chodzi o ten przemysł poszukiwawczo-wydobywczy. Wtedy szkoła przeżywała bardzo duży rozkwit różnych kierunków kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tych kierunków tutaj pokazanych, technik górnictwa otworowego, czyli ten wydobywający ropę naftową i gaz, jak również technik gazowy, czy technik gazownictwa, no technik gazowni trochę tak niezręczny. To też było związane z tym, że w kraju wtedy nastąpiła bardzo silny rozwój sieci gazowniczej i w tą stronę polskie górnictwo naftowe i gazownictwo bardzo silnie się rozwijało. Niestety ten okres, część z Państwa doskonale wie, że był to okres, kiedy następowała stopniowa, no, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale też mam w rodzinie pedagoga, deprecjacja szkolnictwa, czy kształcenia zawodowego w społeczeństwie. No i co szczególnie było odczuwalne, stopniowe odejście własnych, wychowanych, pracujących w szkołach nauczycieli przedmiotów zawodowych. W lipcu 1998 roku Pilska Nafta z przedsiębiorstwa państwowego, no niesamodzielnego, staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli samodzielnym podmiotem prawnym. I powiem dwa słowa o tym nafcie, jak się rozwijała w latach 2001-2012, bo to jest bardzo ważne, żeby pokazać, jak firma się rozwija, to może myśleć strategicznie o tym, o swoich przyszłych kadrach, o tym, jak współpracować ze szkolnictwem zawodowym, mając je na miejscu. Przede wszystkim nafta zmieniła swoją strategię i postawiła na rozwój. W latach 2002-2012 nafta była wśród polskich firm liderem, jeśli chodzi o działalność eksportową, ale również była liderem, jeśli chodzi o wiercenia krajowe. Wiązało to się właśnie z tą strategią dość konsekwentnie realizowaną rozwoju firmy, inwestowania w warsztat pracy, najogólniej mówiąc, no i oczywiście w ludzi i w rozwój ludzi, stąd hasłowo nazwałem to, że nafta jest organizacją uczącą się. Dodatkowym jak gdyby atutem tego rozwoju nafty w tym okresie było praktycznie przechwycenie jako
jako możliwości prac, wygrywając przetargi dla operatorów zagranicznych, którzy znaleźli w Polsce, którzy nie uzyskali w Polsce koncesję na poszukiwania węglowodorów i konwencjonalnych, i niekonwencjonalnych, czyli nazwijmy to shale gas, oil gas. No i oczywiście wtedy nastąpiła, mam nadzieję, nie chwilowa, popytu na techników wiertnictwa. No i proszę Państwa, ten okres ostatni, który ja dalej, może narażają się w jakiś sposób, będę nazywać renesansem szkolnictwa naftowego w Pile. Dlatego, że nafta, mając taki background organizacyjny i finansowy, przystąpiła, czy powróciła do aktywnej współpracy z naftówką. Formalizując w 2008 roku porozumieniem podpisanym pod egidą starosty wtedy, tu są obecni na sali osoby, które podpisywały to porozumienie, tu kłaniam się pani Wińskiej. I w konsekwencji znormalizowania, sformalizowania tej umowy nastąpiły tego typu działania, które Państwo macie tu przedstawione, aktywnego włączenia się nafty w szkolnictwo zawodowe. Chciałbym zwrócić uwagę na pozaprogramowe formy. Proszę pamiętać, że to były lata, początki lat 2000, kiedy język angielski w szkole średniej był jeszcze, nie był takim bardzo silnie eksponowanym, nie zwracano niego uwagi, a angielski wiertnictwie, w przemyśle wydobywczym jest praktycznie podstawowym językiem, biorąc zwłaszcza pod uwagę tą dywersyfikację działalności pilskiej nafty, pójście na działalność za granicą. Proszę też pamiętać, że ponad 50% naszej aktywności w tamtym okresie to była aktywność właśnie poza granicami kraju. Ponadto to też ta działalność, nazwijmy to, pozaprogramowa, ale wyraźnie dzisiaj czujemy, że tamte akcenty, tamta forma, tamta współpraca bardzo nam przynoszą wymierne skutki w postaci dobrze przygotowanych absolwentów tamtego okresu. To są te różnego rodzaju wyjazdy poza praktyki zawodowe, żeby poznać historię poprzez Muzeum Skansen w Bubce, poprzez wizyty choćby na Akademii Górniczo-Hutniczej i w licznych zakładach pracy związanych nie tylko z poszukiwaniami z przemysłem wydobywczym, ale generalnie szeroko rozumianą energetyką. To również własne konferencje popularno-naukowe robione przez szkołę z pomocą nafty, czy co też co naturalne, danie możliwości zatrudnienia, pewności zatrudnienia dla najlepszych. Za dużo mówię, teraz będzie trochę obrazka. To jest corpus delicti, że młodzież odbywała praktyki na wiertniach, które rzeczywiście autentycznie prowadziły ruch i gdzie tak można było zorganizować pracę, że młodzież mogła tam parodniowe praktyki odbywać. A to ilustracja tego, co mówiłem, że młodzież poznawała w ramach możliwości pozaprogramowych zwiedzania innych obiektów energetycznych. Tu jest na przykład przerażający obraz odkrywki w Bełchatowie, kopalni węgla, nie Bełchatowie, tak, Bełchatowie, odkrywki węgla brunatnego. To też tak, a propos, obok elektrownia. A to Kraków. A to Muzeum w Bubrce, gdzie jest zgromadzony sprzęt praktycznie cały od tych początków górnictwa naftowego po najnowsze osiągnięcia tutaj przy takim
no już starej daty, ale wtedy jeszcze świeżo przekazanym do muzeum wibratorze z grupy sejsmicznej. A to też taki przykład, że konferencje takie popularne naukowe szkoła organizowała. No właśnie, ponieważ czas mi dobiega końca, to stawiam pytanie, na które spróbuję odpowiedzieć. Co dalej z naftówką? Nafta od 2013 roku jest w tej spółce Exxon Ludwig. Spółka przez cały 2013 rok przygotowywała się w sposób bardzo szybki do wejścia na giełdę. Niestety próba wejścia na giełdę zakończyła się, no, nazwę to delikatnie, nieudanie. W związku z tym, a do tego jeszcze nałożył się kryzys naftowy ogólnoświatowy. Mówię teraz o elementach zewnętrznych, które spowodowały, że nafta w połowie 2014 roku, tak na dobrą sprawę, stanęła w bardzo trudnym, znalazła się w bardzo trudnym momencie, gdzie musiała po prostu w sposób zdecydowany nastąpić bardzo silna restrukturyzacja kosztów działalności, w konsekwencji również restrukturyzacja szeroko rozumiana, która praktycznie trwała i trwa do chwili obecnej. To zmiana w otoczeniu zewnętrznym na świecie, ale również w Polsce, spowodowała, że dramatycznie spadło zapotrzebowanie na pracę wiertniczą. Ale mimo wszystko w grudniu 1914 roku podpisaliśmy nową umowę z zespołem szkół imienia Stanisława Staszica dotyczącą klas technik wiertnik, które zasady tej umowy weszły już w życie i naprawdę z dumą Państwu je przedstawię. Nie będę tego czytać, ale najogólniej sprowadza się to do tego, że te wszystkie klasy, które mają programowo odbywanie praktycznej nauki zawodu, odbywają je u nas na zapleczu w pełnym wymiarze, z naszym pełnym zaangażowaniem, na naszych stanowiskach pracy. Mało tego, pod koniec ubiegłego roku szkoła formalnie uzyskała certyfikat w postaci upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach. Ten ośrodek egzaminacyjny został zorganizowany na naszym zapleczu technicznym, przez nas wyposażony, i tam odbył się pierwszy egzamin w styczniu tego roku. I teraz powiem rzecz, która może wywołać zdumienie u pana dyrektora, ale ja byłem zdumiony, że na 27 osób tylko 3 nie zdały. Wydaje się to, że oprócz tego, że to była dobra młodzież, ale również konsekwentna możliwość praktycznej nauki zawodu. Praktyk, no powiem to tak, in situ, a nie na sztucznym, nazwijmy, stanowiskach pracy, miała też na to duży wpływ. To, co szczególnie ta umowa podkreśla i co realizujemy, to w tej chwili mamy olbrzymi, to naprawdę to są bardzo duże koszty związane choćby z zabezpieczeniem młodzieży w trakcie praktyk, czy na zapleczu technicznym, czy na wiertni, jeśli chodzi o wyposażenie w odzież ochronną, czy środki ochrony osobistej. Dosłownie parę dni temu młodzież skończyła praktykę na wiertniach, gdzie pełne koszty dojazdu,
utrzymanie nawierni, także Epsalon ponosiło. No i proszę Państwa, też znowu z tej działalności pozaprogramowej, na którą zwracamy dużą uwagę, to możliwość uczenia się wiertnictwa u najlepszych. W Pile co 2 lata jest organizowana wielka międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, właśnie związana z naszą branżą. I tradycją już jest, i także było to w tym roku, że na stoiskach wybranych stoiskach handlowych młodzież przychodzi i odbywa praktyczne lekcje wiertnictwa na aktualnym, najnowszym sprzęcie czy technologiach. Tyle ja i na zakończenie parę zdjęć. To są zdjęcia z egzaminu w tym ośrodkiem, punkcie egzaminacyjnym zorganizowanym na naszym zapleczu. Zdjęcia były z lampą robione, więc ten odblask powoduje dodatkowe efekty na paskach. To jest klasyczna odzież ochronna, w tej chwili stosowana na wszystkim naszych stanowiskach. Wspomniałem o tej konferencji. Proszę zobaczyć, w kwietniu tego roku i to młodzież na tych wybranych stoiskach a to najnowsze zdjęcie z praktyki na wiertniach. Oczywiście trwa w tej chwili szkolenie związane z podstawami poruszania się, zachowania się na wiertni. Trzeba też tych worków porzucać, tak żeby wiedzieć rzeczywiście, że jest to ciężki zawód. Dziękuję bardzo.